was tak dużo. Jest was więcej niż na mojej pierwszej prelekcji dzisiaj, która była równo o 15 w momencie rozpoczęcia. Więc wtedy było troszeczkę bardziej kameralne grono. Ale cieszę się, że jest was więcej. Mam nadzieję, że też będzie wam się podobać i będziecie żywo reagować. Tytuł mojej prelekcji brzmi We Need a Heroine. Jest to nawiązanie ewidentne do piosenki I Need a Hero. Tylko tak, jeśli chodzi o bohaterów męskich, hero, rodzaj męski, myślę, że w popkulturze mamy ich naprawdę dużo. I w komiksach, i w filmach, i w serialach. Z superbohaterkami jest troszeczkę gorzej i gorzej. Nie, że są nieobecne. Ale są pokazane w seksistowski sposób. Tak, o tym też będzie, o tym też będzie. W seksistowski sposób, owszem, chociaż jest to powiedzmy domena jeszcze dziedzictwa powiedzmy lat 90. tylko na początku 2000. Teraz jest troszeczkę lepiej, aczkolwiek tak, ciągle mamy z tym problemy. I tak na początek mam troszeczkę historii, jak to wyglądało zaraz. Chcę wam pokazać kilka slajdów historycznych, że tak to ujmę. W roku 1984, czyli 35 lat temu, został wypuszczony do kin taki film Supergirl. Był on spin-offem serii o Supermanie, która myślę, że jest znana i dwie pierwsze części są dość kultowe. No niestety kuzyneczka Supermana nie miała szczęścia i jej film zamiast zostać kultowym i nie wiem, wspominanym z pewnym namaszczeniem, mimo że wiadomo, czasy się zmieniły, sposób pokazywania bohaterów się zmienił i też technika filmów się robienia filmów się zmieniła, to no cóż. O ile te, powiedzmy, Superman pierwszy, a zwłaszcza drugi, miały wszystko to, co najlepsze, to Supergirl była tylko, jakby powiedzieć, babską podróbką swojego kuzyna i tam w sytuacji, kiedy aktorka grająca główną rolę nie miała tej charyzmy, co Christopher Reeves, to skończyło się to tym, że film był potwornie nudny i nielogiczny i wszelkie rzeczy typu właśnie głupotki fabularne czy biedne efekty specjalne były tym bardziej widoczne. I tak, idźmy dalej. I przeskakujemy z lat 80. do początku lat 2000. I tutaj mamy taki serial, to znaczy ten serial też nie jest zbyt znany i ja myślę, że to nawet dobrze, że nie jest zbyt znany, bo serial był marny. Był takim serialem o Batmanie, ale bez Batmana. Czymś w rodzaju, można powiedzieć, Gotham, które niedawno się zakończyło. Gotham od Foxa, pewnie część z was oglądała. Tylko tam założenie było takie, że bohaterkami są trzy kobiety w pewien sposób powiązane z Batmanem. Barbara Gordon, która już zakończyła karierę Batgirl i jest Oracle, Huntress. I jeszcze trzecia bohaterka, która miała moce... O mój Boże. Ten serial tak wypada totalnie z pamięci, że teraz sobie próbuję przypomnieć. Ona chyba miała jakieś moce psychic, czyli telepatyczne, tego typu moce, przewidywanie przyszłości, czytanie w myślach. I ja obejrzałam ten serial kilka lat temu i cóż, no tak, obejrzałam go. Na poziomie 10-15 minuty każdego odcinka trwającego 45 minut już wiedziałam, jak odcinek się skończy. Plus męczyło mnie ciągłe nawiązywanie do Batmana, którego oczywiście nie mogli pokazać. Więc mieliśmy na przykład wspomnienie, że Batman dzwonił, żeby coś przekazać. Albo ze trzy razy, albo ze trzy, ze cztery pojawił się Alfred,
żeby posprzątać. Dosłownie Alfred z miotłą, który musiał posprzątać, bo bohaterki walczyły, narobiły bałaganu i Alfred przychodził posprzątać. To były tego typu nawiązania do Batmana. Więc ja się w sumie nie dziwię, że ten serial mało kto zna. On miał 10-12 odcinków. Ja go oczywiście znalazłam na jakimś tam serwisie pirackim, tak, nie do końca legalnym. Nie wiem, czy można go legalnie obejrzeć. Powiem wam tylko, że nawet jeśli można, to polecam go wam, jeśli macie naprawdę dużo czasu i bardzo się lubicie i bardzo lubicie wszystko, co jest związane z Batmanem. W innym wypadku to po prostu nie polecam. Lećmy dalej. I poziom żenady tutaj niestety rośnie. Kto pamięta wspaniały film o Catwoman sprzed 15 lat? Kostiumy były fajne. To jest bardzo fajne. Tak, kostium, cóż, z pewnością podobał się wielu panom. Kostium z pewnością podobał się wielu panom, bo więcej odsłaniał niż zasłaniał. No ale tak, mieliśmy bohaterkę, która nie miała nic wspólnego z komiksową Catwoman. Zarówno jej geneza, jak i nawet nazwisko były zupełnie inne, plus ta cudowna oś fabularna, gdy Patience, czyli Catwoman, walczyła z firmą, która produkowała kosmetyki, które zabijają. Więc to tak bardzo komiksowe. To jest kolejny film, który z tego co pamiętam obejrzałam tylko raz i już nie za bardzo chciało mi się do niego wracać. Więc jeśli dla kogoś miałabym go polecać, to dla tych panów, którym się podoba Halle Berry w skąpym kostiumie, to polecam. Jest na co popatrzeć zdecydowanie. Ona w tym kostiumie biega, bije się, można sobie jej pięknie popodziwiać. To taki szczegół, to jest dobry tylko do wysokości kolan. No, poniżej to już się, bo poniżej kolan to źle zrobi. Za dużo zakryte. Moja spodnie i klapki na szpilkach to zdecydowanie nie jest coś, co super bohaterka nosić powinna. Ja mam wątpliwości, czy super bohaterka powinna nosić tego typu kostiumy w ogóle, ale to za chwileczkę. Jeśli chodzi o fajne kostiumy, no to tutaj mamy. Zaraz, nie, zatrzymajmy się może na tym slajdzie. Tutaj mamy film, który został wypuszczony rok później. Film Elektra, który był spin-offem jakże ciepło przyjętego Daredevila. Tutaj jakbyście mieli jakieś wątpliwości, to był sarkazm. Daredevil nie został ciepło przyjęty. Elektra tym bardziej nie została ciepło przyjęta. Przy czym tutaj ten film był po prostu nudny. Jeśli chodzi o samą bohaterkę, to z wyglądu i z zachowania o wiele bardziej przypominała komiksowy pierwowzór, ale jakoś to wszystko nie zagrało i ten film stracił pieniądze zamiast je zarobić. I znowu, komu ten film polecać? No, polecać go oczywiście należy osobom głównie płci męskiej, które chcą sobie popodziwiać Jennifer Garner w takich bardzo ładnych strojach różnych. Trochę biega w tym białym stroju do ćwiczenia tego, nie wiem, karate kung fu, czy jak to się nazywa. Troszeczkę tutaj sobie z kuszą biega, ale przez dużą część filmu jest w tym pięknym czerwonym stroju. Tutaj, kiedy mówię, że strój jest piękny, to nie jest ironiczne, bo ten strój to był jedną z najlepszych części filmu. No, ale ja nawet sobie ten film odświeżałam dość niedawno. Wiecie, w lecie go sobie odświeżałam, kiedy już myślałam, czy by nie zrobić sobie nie przygotować dla was tej prelekcji, więc odświeżałam sobie między innymi w tej intencji film. No ale film jest zwyczajnie nudny. Jeśli lubicie Jennifer Garner, jeśli podoba mi się czerwony gorsecik, to proszę bardzo, ale moja prelekcja miała być o bohaterkach, które są w jakiś sposób intrygujące. Więc niestety tamta Elektra się do nich nie zalicza. I tutaj na
obrazku, znaczy na obrazku, na zdjęciu mamy bohaterkę, która mi się wydaje być dość intrygująca. Nie wiem, czy dobrze widać, może przeskoczymy? O, tutaj dobrze widać. Peggy Carter. Tylko te zdjęcia, które wam pokazałam, nie są z Kapitana Ameryki pierwszej części, tylko one są z serialu Agentka Carter. Z tego, co kojarzę, to był pierwszy serial po Birds of Prey, który miał w głównej roli kobiecą superbohaterkę. No bo powiedzmy, że Peggy Carter nie do końca jest superbohaterką w takim bardzo klasycznym znaczeniu tego słowa, w znaczeniu no nie ma żadnych supermocy, też tak naprawdę nie przeszła żadnego treningu na super szpiega. Chyba, że mówimy o jakichś tam alternatywnych liniach czasowych z komiksów. Tam to powiedzmy, że Peggy Carter robiła różne rzeczy. Ale jeśli mówimy o Peggy Carter z tego serialu, to jest to wybór troszeczkę naciągany. Aczkolwiek ja Peggy z serialu bardzo polubiłam. Ze względu na to, jak fajnie był pokazany jej rozwój na przestrzeni tych dwóch sezonów, bo serial doczekał się tylko dwóch sezonów. Od momentu, kiedy wojna się kończy i inne kobiety, które w czasie wojny pracowały, bo mężczyźni byli na wojnie walczyć, od tego momentu, kiedy ona po wojnie, no tak naprawdę inaczej, rodzina oczekuje, że skoro wojna się skończyła i mężczyźni wracają do pracy, to Peggy też wróci na stanowisko, jakie kobieta powinna zajmować. To znaczy będzie no, co najwyżej sekretarką, tak? A najlepiej, żeby wyszła za mąż i urodziła dzieci. Ale żeby się tak no, nie wyrywała, bo to nie wypada kobiecie pracować, jeśli nie musi, a już jako jakiś agent czy szpieg, to naprawdę jest niestosowne. Pamiętajmy, że akcja serialu jest osadzona w latach 40., czyli no, dobre 80 lat temu. I bardzo mi się spodobało, jak Peggy została przedstawiona w tym serialu, jak walczy o swoją niezależność, ale też jak pokazane są jej relacje z mężczyznami. Bo oczywiście miała swój love interest, znaczy w pierwszym sezonie ona bardzo mocno wspomina Steve'a Rogersa. Wiadomo, że z tego już nie mogło nic być. Ale potem pojawiają się też inni mężczyźni, przy czym romanse nigdy nie dominują fabuły, na całe szczęście, bo to by było nieznośne, gdyby jej romanse gdyby romanse Peggy, jakieś zauroczenia dominowały fabułę, to wtedy ten serial byłby nieznośny. I ja się cieszę, że na przykład na pierwszym planie była relacja Peggy z Jervisem, która nie miała w sobie nic romantycznego. Była to taka naprawdę cudowna napisana przyjaźń, w której zdarzały się sytuacje oczywiście dwuznaczne, jak ta tutaj. Kto pamięta tę scenę, która rozgrywała się jeszcze na oczach Jervisa, kiedy to Jervis demonstrował Peggy jakieś techniki walki, wylądowali w tej pozycji na podłodze i wtedy właśnie do pokoju weszła żona Jervisa. Więc cieszę się, że mimo takich dwuznacznych sytuacji nigdy ta relacja nie przerodziła się w jakiś romans czy quasi romans. Tak, i ciekawe, to znaczy nie inaczej, może nie ciekawe. W sytuacji, kiedy serial lub film ma kobiecą protagonistkę, dość często zdarza się, że twórcy dają tam też kobiecą antagonistkę. Znaczy takie, wiecie, walki kocic. Ale nie zawsze jest, znaczy nie zawsze. W pewnych przypadkach jest to zrobione kiepsko, tak jak to było zrobione w Catwoman, gdzie niestety te walki Catwoman ubranej na czarno, z szefową korporacji złej firmy, ubranej na biało, były bardzo kuriozalne. I jeśli ktoś myślał, że ten film ma jakiś przekaz feministyczny, no to się nie udało, bo wyszedł z tego cyrk, w którym dwie kobiety biją się o kosmetyki, po prostu. Ale tutaj, w Agencji Carter, dostajemy coś troszeczkę innego. Dostajemy kobiety, które są podobne do nich.
niej, w znaczeniu, które tak jakby nie godzą się ze swoją pozycją społeczną, czy nie chcą być żonami, matkami, sekretarkami, ozdobami u boku mężczyzny. Też chcą czegoś więcej dla siebie, są inteligentne, manipulują mężczyznami, takie troszeczkę femme fatale. I dzięki swojej inteligencji, zaradności, ale też takiemu mądremu wykorzystaniu kobiecych wdzięków, są godnymi przeciwniczkami dla pęgi. I owszem, było tam kilka takich walk, że tak powiem, fizycznych, choćby to, co wcześniej pokazywałam, kiedy ktoś kogoś trzymał na muszce, ale zazwyczaj to były raczej pojedynki na spryt. Nie musieliśmy widzieć, jak te kobiety dosłownie, nie wiem, wydrapują sobie oczy, czy walczą w błocie. I dla mnie to o wiele, wiele lepiej się sprawdzało niż w wielu innych przypadkach, kiedy kobiecej protagonistce daje się kobiecą antagonistkę, no i to nie wypala. I jeszcze tylko powiem, że ogromnie, ogromnie mi szkoda, że serial Agent Carter zakończył się na 2 sezonach, bo wydaje mi się, że to był właśnie taki fajny babski serial, gdzie z jednej strony można było sobie pooglądać ładne stroje z epoki, z drugiej strony były takie intrygi kryminalne, no i bohaterowie zwyczajnie dawali się lubić. Tutaj mamy inny serial, który już powoli staje się tasiemcem. Nie wiem, czy kojarzycie, Agenci Tarczy. Ja już wymiękłam na poziomie ostatniego sezonu, to był chyba sezon 6. Tak, chyba przestałam oglądać na bieżąco w czasie sezonu 6. Mam zamiar oczywiście te odcinki nadrobić, ale słyszałam, że są planowane kolejne 2 sezony. Już czuję taką lekką telenowatość tej produkcji. Ale to co... No nie, w złą stronę idziemy. Przepraszam. Już wracam. To, co było na dzień dobry w tym serialu ciekawe, to mieliśmy grupę, no może nie superbohaterów, ale szpiegów w świecie superbohaterów. I jak widzicie, to jest plakat promocyjny 1. sezonu, a to jest plakat promocyjny chyba 2. sezonu. Tego, którego nie skończyłam oglądać, ale poprzedniego. A to nie był 5? Tak. Chyba tak, chyba tego, który skończyłam oglądać, tak. I jak widzicie, zarówno na jednym, jak i na drugim plakacie mamy pół na pół. W znaczeniu połowy składu drużyny to kobiety. I tutaj zrobię troszeczkę taką wycieczkę, bo nieraz w jakimś filmie sensacyjnym czy serialu sensacyjnym była jakaś grupa agentów czy szpiegów, no i oczywiście mieli jakąś tam obligatoryjną kobietę lub dwie, których rolą często, gęsto było po prostu być kobietą. Tak zwana tokenowa kobieta, tak? Ten jest mądry, ten się dobrze bije, ten jest dobrym szpiegiem, a tamta jest kobietą. Myślę, że mogliby wpaść teoretycznie agenci tarczy, no ale na szczęście udało im się nie wpaść. I każda z bohaterek, tutaj ma akurat nam bohaterski z 1. sezonu, wiadomo, że one się potem skład się troszkę wymienił. Każda z tych 3 bohaterek, a potem także te kolejne, miała dość wyraźnie swój zarysowany charakter i relacje z innymi członkami grupy. Tutaj Emma oczywiście była tym mózgiem, ale też czasem nauczyła się walczyć. Jeśli oglądacie serial, to wiecie, że takim momentem przełomowym dla Emmy była ta chwila, kiedy Ward próbował ją i Leo zabić. I wtedy te negatywne uczucia w tej cudownej kobiecie się wzbudziły i doprowadziły do tego, że mimo że nadal jest zdecydowanie mózgiem grupy, to też stała się niezłym badacem. Tutaj mamy Daisy.
więc niech będzie ta Daisy. Nie, no wolałam tę imię, którą miała na początku, naprawdę. Daisy, no ona jest urocza, ale nie wygląda na skróteczkę, no. Więc tutaj mamy naszą buntowniczkę. Troszeczkę mi szkoda, że ten motyw z genialną hakerką został po drodze zgubiony. No ale poza tym, że była genialną hakerką, no to oczywiście była bardzo niezależna. Wbrew pozorom miała pewne też talenty przywódcze. I bardzo mi się podobała też jej droga, na jaką jej, że tak powiem, postawiono, gdy dostała moce, gdy uczyła się korzystać ze swoich mocy i też ten motyw w piątym sezonie, gdzie gotowa była poświęcić swoje moce, bo bała się, że zniszczy świat, jeśli będzie te swoje moce dalej miała. Więc Daisy chyba jest moją... To nie jest takie racjonalna sympatia czy racjonalne przywiązanie, ale myślę, że jest moją ulubienicą, jakoś najbliżej mi do Daisy, jeśli chodzi o te bohaterki kobiece, które pojawiły się w Agentach Tarczy. A tutaj, agentka May, która... żadnych supermocy, a jest w stanie każdemu schować dupę. Oczywiście ma swoje słabości. Ten wątek z tym, że nie udało jej się założyć rodziny, że jej małżeństwo się rozpadło, dlatego że w czasie, gdy starała się o dziecko, była w pracy zmuszona, żeby ochronić innych ludzi, była w pracy zmuszona zabić dziecko obdarzone mocami. Ten wątek był bardzo fajny, ale tak naprawdę nie tylko to. Podobało mi się, że May zawsze była taką profesjonalistką, że jeśli inni już nie ogarniali, to ona zawsze ogarniała. I podobało mi się, czas przeszły, podobało mi się relacje z Coulsonem do tego momentu, kiedy zostali parą. Potem już przestało mi się podobać. Kiedy to było jeszcze takie, że niepotojemne, że mamy jakąś wspólną historię, to było fajnie, ale jak już oficjalnie zostali parą, to no nie, jakoś to dla mnie zdechło, bo chyba jednak May nie widzę, jakoś jej nie widzę w związku. Taka samotna wilczyca. I to niby taki drobiazg, ale dla mnie już pokazanie kobiet... Tak. Zaraz przejdziemy dalej. Pokazanie kobiet w tych dwóch serialach, w Agentach Tarczy i w Agent Carter. Mam pytanie. Tak? Mogę coś dodać o Daisy? Proszę? Szybko, że na przykład już w piątym sezonie ona tak bardzo ten... Czy tam, nie pamiętam, który to był sezon, ale było takie mocne skierowanie Coulson, uratować mu życie. I to już była taka trochę przesada dla mnie, że to trochę, że ciągle on, że martwię się o tatusia, tak jakby. Tak, że to już takie, to już nie było takie, już nie było jej, żebym to miał powiedzieć. Może się nie dość precyzyjnie wyraziłam, ale jak dla mnie ten serial, o ile pierwszy sezon się rozkręcał, to potem moim zdaniem było bardzo fajnie, ale powiedzmy, że od tego piątego sezonu jak dla mnie to już mocno spada jakość i stąd mój brak entuzjazmu do tych kolejnych zamawianych sezonów. Dlatego tak, też zauważyłam to, że Daisy swoją energię przekierowała na to, żeby mocno się wszystko kręciło wokół Coulsona. To, że May zaczęła romansować z Coulsonem, to, że dla Daisy najważniejszą osobą w życiu stał się nagle Coulson. Ale biorąc pod uwagę, że miała kilka nieudanych romansów, no to może... Nie wiem, było to takie najniebezpieczniejsze przekierowanie uczuć? Znaczy nie, no nie miała ojca, ergo problemy z tatusiem. Miała ojca, no, ale znaczy... Tak. Może zostawmy te taty i dali... Psychologia. Oczywiście, że psychologia, tak. Swojego ojca nie była w stanie uratować, chociaż w pewnym sensie został uratowany, tak? Więc Coulson stał się dla niej zastępczą figurą ojca i tak bardzo jej zależało, żeby uratować życie wbrew wszelkiej logice, tak. Ale przeskakujemy teraz z seriali Marvela do film Marvela. Oczywiście najpierw były filmy Marvela, wszystko się zmieniło od Iron Mana w 2008 roku.
Potem mieliśmy Kapitana Amerykę, mieliśmy Thora, mieliśmy Avengers i no niby mieliśmy tę czarną wdowę, która pojawiła się dość wcześnie, bo już w 2010 roku w drugiej części Iron Mana. Tylko nie oszukujmy się, na początku czarna wdowa była przede wszystkim super szpiegiem. I biustem. Tak, i biustem. I biustem w lateksie. Normalnie dotąd mnie w pewien sposób bawi, a w pewien sposób żenuje ta scena z końcu. To był już chyba trzeci akt w drugim Iron Manie, kiedy Happy wiezie Nataszę. Oni jadą na ratunek Toniemu chyba. Nie pamiętam, to mi się rozmywa, ale Natasza przebiera się w samochodzie, a Happy mało nie powoduje wypadku, bo gapi się, jak ona zmienia ciuchy zamiast prowadzić. Więc tak, to dość dobrze określa stosunek twórców do czarnej wdowy u zarania MCU. Już powiedzmy, w Avengers jest pokazana troszeczkę lepiej, bo jest pokazana przede wszystkim jako kompetentna agentka, trochę mniej jest tego oświecenia biustem. Jest pokazana jest jej relacja z Hawkeye'em, czyli dla mnie akurat ta relacja z Hawkeye'em jest najbardziej definiująca dla niej, biorąc pod uwagę, że nie ma wątku romantycznego, bo o tym wątku z Age of Ultron chcę zapomnieć. Zresztą nie mówię, że potrzebuję wątku romantycznego, a do dodatkowych wątków romantycznych jeszcze przejdę. Rodziny nie ma z wiadomych względów. I ona, jedyna rodzina, czy jedyne jej bliskie osoby, to są te, które, z którymi pracuje. Jeśli oglądaliście Endgame, to zapewne pamiętacie przemowę, która pojawia się w miarę wcześniej w filmie, o tym, że Natasza jest gotowa zrobić wszystko, żeby tych wypstrygniętych przywrócić do życia, bo oni są jej jedyną rodziną i jeśli ich nie ma, to ona nie ma po co żyć. Więc Natasza na szczęście z czasem zaczęła się rozwijać, aczkolwiek ten film zaplanowany bodajże na przyszły rok, Black Widow, to jest jednak już na poobiedzie, no bo bohaterka już nie żyje. Jakby się ktoś nie zorientował, to są spoilery, także do tych filmów, które wyszły w tym roku. Więc życzę dobrych zabaw w oglądaniu Endgame, Black Widow nie żyje. Ale były po drodze jeszcze inne bohaterki. Zresztą nie przez przypadek mam to zdjęcie, bo to jest to zdjęcie za kulisami sławetnej sceny z finałowej bitwy, kiedy wszystkie kobiece bohaterki eskortują Captain Marvel, która ma zanieść rękawice nieskończoności poza zasięg Thanosa, tak? Więc to zdjęcie jest takim symbolem, zdjęcie czy to bardziej scena jest symbolem, symboliczną zmianą Marvela czy MCU w podejściu do bohaterek kobiecych. Mogę? Tak, słucham. Bo ja chciałem właśnie do tej sceny powiedzieć, że no to niby jest takie pokazanie, że no my kobiety bla bla bla, ale czemu nie może być czegoś takiego, że no kobiety na równi z mężczyznami? To o to przecież chodzi, a nie żeby jakby były odrębnym organizmem. To mnie trochę jakby no zabolało. Mi osobiście ta scena nie przypadła do gustu, jeśli kogoś to interesuje. Wydała mi się wymuszona, sztuczna. To było właśnie takie dość chamskie pokazanie. Patrzcie, ile mamy superbohaterek w tym uniwersum. Tylko wielka szkoda, że w dotychczasowych filmach większość tych superbohaterek nie miała wiele do roboty. Więc ja czekam na film, który mi nie tylko pokaże... Wyłączył mi się? Świeci się na czerwono, ktoś to odczaja. Bateria zdechła, czy co? Gdzie tu jest przycisk power? Rozładował się? Dobrze, to no to będę musiała troszeczkę podnieść głos. Przepony. Przepony, tak, staram się. Dzięki. Widzę, że tutaj profesjonaliści na sali, czy to jest profesjonalistki.
Ja czekam na film, w którym będzie pokazane nie tylko 10 sekund biegu kilkunastu superbohaterek, tylko gdzie te superbohaterki naprawdę będą miały coś do zrobienia. Gdzie pokażą, że są kompetentne, że są w czymś dobre. I nie będzie wątków miłosnych z facetami. Dobry wątek miłosny nie jest zły. Znaczy... Ale nie może być na pewno pierwszoplanowym wątkiem. Nie może być na pewno drugim wątkiem. No tak, w sensie taki, że nie przeszkadza w pracy. No. Oczywiście. Tak jak sobie teraz myślę o filmach superbohaterskich, to bardzo trudno mi wymienić dobre wątki miłosne. Tak naprawdę najlepszy wątek miłosny w MCU to jest chyba ten między Tonym a Pepper, dlatego że ta relacja się przez wiele filmów się rozwijała i my wiedzieliśmy, że oni się znają, że ona dla niego pracuje, więc go bardzo dobrze zna. On też w pewnym momencie podjął trud, żeby ją poznać i mogliśmy to sobie wyobrazić, że ich jakieś uczucie połączyło, bo się znają, bo się szanują i dzięki temu się sobie zakochali, dzięki temu są razem, dzięki temu wzięli ślub, dzięki temu mają dziecko. Tak, a niestety częściej się pojawiają takie wątki no, z dupy wzięte. Takie jak choćby mój ulubiony wątek z pierwszego i drugiego Thora, w drugim Thorze to nawet było gorsze, czyli Thor i Jane Foster. Czyli ty jesteś przystojny, jestem ładna, no to automatycznie no. Upajuję. I to jeszcze powiedzmy by tak mnie nie bolało, ale jak gdy w drugim Thorze wrócił Thor i pierwsze co robi Jane, to daje mu w mordę, bo on był w Nowym Jorku, a do niej nie przyjechał. W sytuacji, kiedy on w Nowym Jorku walczył z kotnikami ze swoim bratem, który chciał na dobrą sprawę zniszczyć ziemię, no ale jak to, był w Nowym Jorku i do niej nie wpadł? Więc to jest jeden z najbardziej żenujących wątków romantycznych, jeśli nie najbardziej żenujący wątek romantyczny w MCU. I tutaj troszeczkę wybiegając w przyszłość, dlatego z nadzieją, ale też z lękiem czekam na film, który jest już zapowiedziany, czwartą część Thora, Thor Love and Thunder, gdzie ma powrócić Jane Foster. Ale biorąc pod uwagę to, że Taika Waititi już w Thor Ragnarok uczynił cuda, to mam nadzieję, że on to uratuje, w znaczeniu pokaże nam te relacje. Oczywiście nie chcę Thora i Jane jako pary, ale mam nadzieję, że on pokaże nam te relacje wreszcie w jakiś wiarygodny sposób. W znaczeniu, że no są parą, której nie wyszło, ale teraz mogą być przyjaciółmi. Pewnie będą musieli pracować razem, ratować świat w sensie, razem. To jest tak, że ona ma być tym Thorem tak jak w komiksach, czy nie? Tak, tak. Podobno tak. To znaczy, że oboje mają być? Że Thor ma być nadal Thorem, ale Jane będzie miała moce? Nie no, on będzie Stormbreakerem. Takim no, Thorem pasą trochę. Wiesz, Thor to jego imię, więc Thor pozostanie Thorem. I tutaj, jeśli chodzi o takie wątki romantyczne, może załatwmy to. Jeśli chodzi o wątki romantyczne, takie jak w Thorze, to nie chcę takich wątków. Jeśli chodzi o wątki romantyczne, takie jak w Iron Manie, to bardzo chętnie. Jeśli widzimy jakąś tam parę, powiedzmy, przez 2-3 filmy i związek naturalnie się rozwija i nie przeszkadza to głównej fabule, to bardzo chętnie. I to zarówno w odniesieniu do bohaterów kobiecych, jak i męskich. Tak? Kilka słów o Kapitan Marvel. Ona jest obecnie taką sztandarową bohaterką Marvela, tak? Tak naprawdę ona była pierwszą bohaterką, która dostała swój film. I film bardzo mi się podobał, widziałam go kilka razy, aczkolwiek trudno mi powiedzieć, żebym już teraz jakąś niezwykłą sympatią darzyła tą bohaterkę, bo nie wydaje mi się, żeby film mi ją aż tak dobrze przedstawił. Ale to ponoć chodzi o samą Brie Larson. Tak. Nie wiem, czy chodzi o samą Brie Larson. Nie znam Brie Larson, wiesz? Nie znam Brie Larson. Niestety, Kapitan Marvel tak nie do końca skradł moje serce. Bardzo podobało mi się to, że właśnie nie było wątku romantycznego. Że była pokazana w relacji ze swoim mentorem, Jon Rogiem. Że była pokazana w relacji kumpelskiej z Nickiem Fury. Dziękuję bardzo.
I że była pokazana troszeczkę jej relacja z Marią, dobrze mówię? Z jej przyjaciółką, tą pilotką. Jest fajne, że ona została pokazana w ten sposób, w relacjach takich bardziej mentorskich czy przyjacielskich, i że nie próbowano jej już w jej pierwszym filmie wcisnąć w jakiś wątek romantyczny. Ale z drugiej strony, no to ona w tym momencie no jest po prostu powerhouse'em, tak? Jeśli oglądaliście Endgame, to pamiętacie tę scenę, jak najpierw rozwala ogromny okręt Thanosa, a potem niemalże pokonuje Thanosa w walce. Udało mu się zwyciężyć tylko dlatego, że oszukiwał, bo wyciągnął kamień mocy z rękawicy. Więc ja czekam. Czekam, co pokażą mi z przeszłości z Kapitan Marvel. W tym momencie trudno powiedzieć, czy ją lubię, czy mi jakoś na niej zależy. Czekam. Jeszcze dwa słowa o Black Widow. Więc tak, jak dla mnie przez większość tego czasu, w którym mieliśmy Black Widow w MCU, czyli tak naprawdę od Avengers pierwszych, teraz do Endgame, najbardziej chyba definiowała ją, czuję, że w moim pojęciu najbardziej definiowała ją jej przyjaźń z Clintem. On jest najbliższą jej osobą przez te wszystkie filmy. Bardzo podobała, wiem, że niektórym się to nie podobało, mi się podobała bardzo ten wątek farmy w Avengers Age of Ultron, bo to było też rozwinięcie dla postaci Clinta i rozwinięcie dla przyjaźni tej pary, znaczy na Nataszy i Clinta, że ona jako jedyna wiedziała, że Clint ma rodzinę, ona była dla jego dzieci ciocią Nataszą i w pewnym sensie rodzina Clinta zastępowała jej tę rodzinę, której ona nie miała. Wiemy, że dla wielu osób ta scena nad przepaścią jest kontrowersyjna w znaczeniu, że to Natasza skoczyła, a nie Clint. Dlaczego Natasza? No dlatego, że Natasza nie miała rodziny, więc nikt by za nią nie tęsknił. Ja nie wiem, dlaczego scenarzyści wybrali akurat takie rozwiązanie. Gdyby to ode mnie zależało, to żadne by z nich nie skończyło i żadne by z nich nie zginęło. No ale scenarzyści wybrali w ten sposób, że Natasza poświęciła się za kamień dusz i zginęła. Dzięki czemu Thanos w ostatecznym rozrachunku mógł zostać pokonany. Więc okej, miała bohaterską śmierć. A ten film, no zobaczymy, czy to będzie coś ciekawego, chociaż jak dla mnie za mało i za późno. No to nie jest to, co Infinity Gauntlet. Słucham? To nie jest to, co Infinity Gauntlet. Nie, zdecydowanie nie jest to. Dwa słowa o kobietach z Black Panthera. Black Panther dla społeczności czarnoskórej w Stanach Zjednoczonych był czymś wyjątkowym, dlatego że dostali swojego pełnoprawnego bohatera, z którym mogli się utożsamiać. To już nie był jakiś sidekick w rodzaju War Machine'a czy Falcona, tylko taki prawdziwy superbohater. A dla mnie, i pewnie myślę, że dla wielu kobiet, fajne było to, że w Black Pantherze dostaliśmy bardzo dużo silnych postaci kobiecych. Choćby to, że Straż Przyboczna tczali to same kobiety, Dora Milaje, ale też świetna postać Okoye, która niestety została troszeczkę zepsuta, przynajmniej ja tak to czuję, w Infinity War i w Endgame, bo zaczęła rzucać takimi dowcipami, które zupełnie do niej nie pasują, które pasowałyby raczej do Shuri. Więc mamy Okoye, panią generał, mamy Shuri, nawet Nakia, która bardziej była love interest, a dla T'Challi miała swoją, myślę, że sensowną rolę. Ten wątek romantyczny aż tak nie wysuwał się na pierwszy plan, nie był dla mnie męczący. Może w ten sposób powiem, chociaż ją z tych trzech kobietek na kiedy akurat jakoś najmniej polubiłam. Więc film Black Panther myślę, że zrobił dość sporo dla pokazywania kobiet w filmach superbohaterskich, bo T'Challa jest w tym filmie jak najbardziej pełnoprawnym bohaterem, ale kobiety niczym mu nie ustępują. Co więcej, kobiety kilka razy ratują mu tyłek. Więc ja czekam. Mam nadzieję, że w kolejnej części Black Panthera będzie więcej Shuri, więcej Okoye,
Nie wiem, może jeszcze jakieś inne bohaterki dostaniemy. Dzięki. Tutaj właśnie mam dwa zdjęcia z tej sceny sławnej, niesławnej. Ale przejdźmy dalej. Słówko o... może w innej kolejności. O. Może opowiem o nich razem, w sumie to siostry. Jeśli chodzi o Gamorę i Nebulę, to z początku był to dla mnie dość nudny wątek. To byłem pierwszy w Strażnikach, był to klasyczny wątek tej złej siostry, tak? Gamora była tą dobrą siostrą, Nebula była tą złą siostrą. Złej siostrze trzeba było złapać dupę. Ale w drugiej części Strażników, a potem w ostatnich Avengersach bardzo ładnie to pociągnięto i rozwinięto ich relacje. I nie jest to aż tak dobre, jak to, co zrobiono z Thorem i Lokim, gdzie ich braterska więź między rodzeństwem była tak naprawdę jednym z najlepszych elementów, jeśli chodzi o trylogię Thora. To może Gamora i Nebula nie dostały aż tak fajnego wątku, ale nadal był dobry. Nadal... przede wszystkim za to lubię te dwie postacie, jak za ich pomocą została pokazana trudna miłość siostrzana. I tutaj wracam do tej pani, która bardziej mnie interesuje, wbrew pozorom. Właśnie, dwie minuty dla Nebuli, która zaczynała jako zła siostra, niebezpieczna, bo jej ciało składa się w dużej części z tereprzystych implantów, więc bardzo trudno ją pokonać w walce i zabić. A z drugiej strony napędzana rządzą zemsty, więc podwójnie niebezpieczna. Potem w drugich Strażnikach, już pod koniec, na początku trzeciego aktu, mamy ten moment, kiedy Nebula wreszcie mówi Gamorze, o co jej chodzi. Że ty zawsze chciałeś wygrywać w walkach, które ustawiał Thanos, a ja chciałam mieć siostrę. I Gamora później jej odpowiada, że obie byłyśmy tak naprawdę tylko dziewczynkami. Każda chciała chronić siebie, ale teraz możemy być siostrami. Dla mnie ta scena jest bardzo, bardzo piękna. Scena pojednania sióstr. Potem jest ten wątek dalej ciągnięty w Infinity War i w Endgame, kiedy to Gamora jest na początku gotowa oddać życie, byle nie zdradzić lokalizacji kamienia dusz Thanosowi, ale gdy widzi torturowaną siostrę, to jednak się łamie. Myślę, że ona w tamtym momencie chciała po prostu zyskać trochę czasu. Miała nadzieję, że nie wiem, może jej siostrze uda się uciec, a ona jakoś ta nosa wykiwa, bo nie sądzę, żeby życie siostry sprzedawała za życie miliardów istot we wszechświecie. Tym niemniej myślę, że jej współczucie dla torturowanej Nebuli było bardzo autentyczne, że już w tamtym momencie ich więź była bardzo bliska. Plus... dobrze, nieważne, zmiana wątku. Jeśli chodzi o samą Nebulę, to jedną z tych dość mocno poruszających scen na początku Endgame jest moment, kiedy Starkowi udaje się dotrzeć na Ziemię i ze statku wychodzi Nebula i widzi Rocketa. I oni sobie siadają na schodkach tego statku, i w milczeniu tylko ona bierze swoją rękę jego łapkę, czy on kładzie łapkę na jej ręce, bo myślę, oni zawsze sobie dogryzali, prawda? Nigdy nie byli przyjaciółmi, ale w tym jednym momencie oboje zdają sobie sprawę, jak dużo stracili. W znaczeniu Rocket stracił jedną rodzinę, jaką miał, a Nebula straciła siostrę, którą tak naprawdę bardzo niedawno odzyskała. Jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, mimo kończącego się czasu. Ta scena, nie wiem, czy pamiętacie, skąd jest ta scena. To jest ta scena, kiedy Stark uczy Nebulę grać w coś, nie wiem, taki stołowa piłka nożna, można to nazwać, rzucanie rzutką do bramki złożonej z rąk. I ta scena jest po prostu przedwspaniała. Bo gdzieś na poziomie drugiego, trzeciego seansu uświadomiłam sobie, że w tej scenie Nebula prawdopodobnie pierwszy raz w życiu ma okazję się bawić. Ktoś uczy ją zabawy jakiejś.
jak najbardziej bolesny sposób. Ona po prostu ma okazję zagrać w jakieś rzutki, czy w jakąś tam piłkę nożną. I ta scena pokazuje, jak... czy ja wiem? Nie wiem do końca, jak to ująć. Wydaje mi się, że to jest bardzo przełomowa scena dla Nebuli, ten krótki czas spędzony ze Starkiem na statku, bo ona wtedy ma, czy ja wiem, czy okazję, obowiązek, okazję, sposobność zadbać o niego, czyli pokazać jednak tę swoją cieplejszą stronę i nauczyć się zabawy, bo kto jak kto, ale Starek bawić się lubi. Więc oczywiście już duży przełom w życiu Nebuli dokonał się wcześniej, kiedy pogodziła się z Gamorą, ale ten moment, kiedy ktoś pierwszy raz w życiu uczy ją zabawy, robienia czegoś po prostu dla przyjemności, nie z nienawiści, nie z chęci zemsty, nie ze strachu, wydaje mi się bardzo, bardzo wzruszający i nie wiem, czy jest wiele do zrobienia w temacie Nebuli, ale może w kolejnych strażnikach dostanie jakiś wątek? Ja mam taką nadzieję. Dzięki. Już się pośpieszam. Wiecie co? To teraz szybciutko o bohaterkach z... O bohaterkę z DC. Bardzo szybciutko, bo zostało nam 5 minut. Nie miałam zamiaru oglądać tego serialu. To jest plakat promocyjny serialu Batwoman. A tak pomyślałam, że może jednak nadrobię, bo mam prelekcję o superbohaterkach. Wypadało być na bieżąco z trendami. No i niestety ten serial niezbyt mi się podoba. To znaczy tak, to wygląda troszeczkę znowu jak kolejny serial o Batmanie, ale bez Batmana. Bo prawie każdy odcinek zaczyna się Kate, która pisze w pamiętniczku tak jakby list do swojego kuzyna Bruce'a. Ten kostium, który widzicie, to jest przerobiony kostium Batmana, to znaczy tak wynika z filmu, z serialu, który obejrzałam. Ja słyszałam o kontrowersjach wokół tego serialu, znaczy niby takich dobrych kontrowersjach, że bohaterkę LGBT gra osoba LGBT i że to jest fajne. Tylko, że serial jak dla mnie mocno nas bije tym po głowie. Bardzo mocno. Chyba w scenie, była ta scena w trailerze, kiedy Kate patrząc na kostium Batmana mówi, że trzeba go poprawić, a Luke Fox mówi nie, po co? Bo ten kostium będzie wyglądał idealnie dopiero na figurze kobiety. Ha, wcale nie feministyczne, prawda? Plus... Bohaterka grająca Kate, no to zdecydowanie piękna kobieta, prawda? Tylko, że jest bardzo podkreślona. No wiem, że narażam się w tej ostatniej minucie prelekcji na hejt, ale dość mocno, jak dla mnie, jest stylizowana na typową lesbijkę. Znaczy, męskie ubrania, krótka fryzura, dosłownie w żadnej scenie nie pojawia się w spódnicy ani w sukience, mimo że jest chyba na jakichś tam dwóch balach czy imprezach. Krótka fryzura, mnóstwo tatuaży i to ciągłe podkreślanie, że tutaj my kobiety jesteśmy lepsze. Doceniam dobre chęci twórców tego serialu, ale nie mogę. Do mnie to nie trafia. Więc nie wiem, to jest serial, który jakby wyszedł akurat w piąty odcinek. Więc jeśli sami chcecie się przekonać, to spróbujcie. Aczkolwiek moim zdaniem nie tędy droga. Na pewno trzeba pokazywać kobiety jako autentycznie niezależne. I fajnie jest, jeśli dostajemy drużyny, gdzie powiedzmy jest chociaż 50-50 facetów, jeśli chodzi o stosunek kobiet do mężczyzn. Ale takie bicie tym przekazem feministycznym po głowie też chyba sprawie się nie przysłuża. Myślę, że czas mi się skończył, tudzież kończy mi się za minutę, a utknęłam tak w dwóch trzecich tego, co chciałam powiedzieć. No, ale trudno się mówi, rozgadałam się. To być może przygotuję jakiś ciąg dalszy na przyszłoroczny Falcon. Jakby co, to zapraszam. Dziękuję za waszą obecność.